Siemanko, cześć, witam. 14 odcinek Tibijskiego Tygodnia i na samym początku dziękuję za łapki pod 13 odcinkiem, bo tam po dwóch dniach już dobijamy do 500. Mam nadzieję, że dobijemy i tutaj też te łapki wpadną. Zobaczymy, jak będzie. No i tak, przechodzimy do tego odcinka, który zaczyna się nietypowo, bo od wtorku. Dlaczego od wtorku? No bo mamy już właśnie wtorek, odpuściłem sobie nagranie i rozpoczęcie tego materiału w poniedziałek, bo nagrywałem materiał z szóstej zapowiedzi, no i wolałem sobie to odpuścić i pójść spać i dzisiaj to właśnie nadrobić i właśnie to robię. Więc tak, mamy bossy, jakie zabiłem tamtego dnia, w poniedziałek. Nie zrobiłem żadnego hunta i zabiłem tylko trójce plagirata, więc mało, ale zawsze coś tam do przodu. I te wszystkie właśnie worki są w skrzynce, łącznie z workami z bossów, które utukłem dzisiaj. Żadnego hunta też nie robiłem, więc to możemy już sobie wywalić. Jakie bossy zabiłem dziś? Był to Brainstealer, Monster, Zelos, Timira, Trójca, AB, Ulu, Faceless, Razagorn, Tarbas, Shulgrax. Więcej nic nie było. Resecik, Collect All i mamy 900k. Żadnego złota nie było, żadnego fioletu. Dalej niefortunna passa trwa. Dopisuję sobie to i mamy 157,5. I na tym moglibyśmy zakończyć, bo przecież hunta żadnego nie było, bossy obgadane, no to lecimy z następnym dniem. Ale nie. Sprawa wygląda tak, że wiecie, że lubię sobie bić bossy. I na przykład lubię sobie pójść na Cobra Bastion, zabić sobie jednego Quaida. I z tego Quaida może być Ugly Monster. No i właśnie z bomby zabiłem Ugly Monstera i tam wydropiłem taki oto item. Cobra Wand. No i tak, nie nagrywałem tego, no bo nie będę odpalać nagrywania na jednego takiego bossika, tym bardziej Bane'a, z którego leci drop raz na ileś tam i w ogóle nie wierzyłem, że coś takiego może się zdarzyć, że idę sobie na jednego bossa i dropię item, więc no, ale okazało się, że można, więc tak, jest Cobra Wandzik. Wstawiłem sobie już go, jak sprzedam to dopiszę wartość 2,8k, coś takiego, myślę, że wleci, zobaczymy. No i to już jest teraz już na pewno na tyle, lecimy z środą. No to środa, tak naprawdę na szybko, bo za bardzo nie ma tutaj co gadać. Hunta nie było, były tylko i wyłącznie bossy. I z tych bossów Brainstealer, Magma Monster, Trójca, no i Timira. Nic więcej nie było. Collect All. I mamy milion. A, no jeszcze Omrafir był, ale za Omrafira to zabiłem tam. Zaatakowałem go ze 3 razy. Był tam jakiś woreczek mały z Unreleased Dreamem. Nieznaczący drop kompletnie, bo poleciałem na Braina. Bo tak za bardzo on nie szedł, ten bossik, ale zapamiętało moje 3 ataki, no i worek tam spadł, jakiś taki lekki. Jedyny fiolet, Smoldering Guy. I tutaj więcej żadnego fioletu nie było, o złocie nie wspominając. Tyle, lecimy z czwartkiem. No to czwartek, bez fajerwerków można powiedzieć. Hunta brak, Wandzik, 2 wandy się dalej nie sprzedały. No i mamy bossy, Zelosik, Brainstealer, Trójca, Timira, wszystkie bossy Feru, Collect All. I mamy milion, równy milion z jednym fioletem. Ten fiolet to sensory z Timirki. Widzicie właśnie tego dropa, dopisuję milion i mamy 159. I tyle, piątek. No to piątek, Polska wygrała z Niemcami 1-0, a my lecimy z tym, co tutaj mamy. Żadnego hunta, jak na co dzień w sumie w tym tygodniu. Mam nadzieję, że jutro, w sobotę, w niedzielę coś tam solo sobie polecę i jakiś hajs wpadnie, żeby podreperować ten tydzień, bo jak sami wiecie, widzicie, za dobrze nie jest. Więc tak, Feru nie liczymy. Monster, Trójca, Magma, Brainstealer, Timira. Czyli taki klasyk w sumie, jeżeli chodzi o bossy. Szybki reset, collect all. Mamy 824k i mamy jeden fiolet. Tutaj Tishu. Następne.
i nic więcej poza tym nie ma, więc 800 sobie dopiszemy, mamy 160,3. I tyle, tak się kończy piątek, oby sobota była lepsza. No to niedziela. Niedziela niestety bez Hunta, tak jak w sumie to norma w tym tygodniu. Mam nadzieję, że chociaż jutro zrobię z jednego Huncika. Za dużo czasu wziął mi materiał odnośnie nowych przedmiotów, który zostanie dodany w niedzielę, czy został, w sumie oglądacie to w poniedziałek. Jak coś to polecam, nowe itemy z letniej aktualizacji 2023. No i co tu jeszcze można powiedzieć? Przed bossami jeszcze tylko dopowiem, że dzisiaj był Gasharagot na Sekiurze. Doleciałem do niego, nie nagrałem go, no bo jednak wolałem tam lecieć, nie byłem przygotowany, zapomniałem, że on ma szansę respa, wolałem tam lecieć niż odpalać OBS-a i to nagrywać. I nie miałem też w ogóle awatara, bo spaliłem awatara chwilę wcześniej na jednym z bossów Feru. Przechodząc już do bossu, bo widzieliście screena, co tam by takiego wydropiło, jak coś ta nagroda jest oczywiście w skrzynce. Jakie bossy były? Radmiral, Monster, wszystkie Gravesy, Magma, Trójca, Brainstealer, Zelos, Timirka i trzy bossy Feru, Plak, Razagorn, Tarbas, Resecik, Collect All i mamy 2600. Ale czy tu był jakiś w ogóle fiolet? No był fiolet z tych. Był fiolet z tego gaza, ale czy coś było więcej? Nie przypominam sobie. A nie, nic takiego nie było. Nie było nic, tylko i wyłącznie te fiolety, dwa z gaza, beacon i jakiś tam charm, nie charm, tylko bless. Tyle. Lecimy z niedzielą. No i oczywiście zapomniałem doliczyć tego hajsu, czyli mamy 2600. I 162,9. Jakoś tam ratujemy ten tydzień, ale sami widzicie, jak jest. Teraz już niedziela. No to niedziela. Ostatni dzień. Teraz już naprawdę niedziela, a nie jak się pomyliłem w sobotę. Więc tak. Żadnego Hunta nie ma. Tak to w sumie jest w tym tygodniu. Nic, a nic. Same bossy. Nagrywałem dzisiaj materiał odnośnie Sanguine Poweru i drugiego stage'a tego perka z Exefa Massana. Mam już dane, zebrałem wszystko i trzeba to nagrać, zmontować i wrzucić. Pewnie jakoś tam w trakcie tygodnia ten materiał się pojawi. Ale wracając do tego ostatniego dnia, jakie bossy padły? Monster, Trójca, Magma, Timira, Brainstealer, no i finał Feru. 11 wpadł. Za często tego nie robię, po prostu była okazja, poleciałem i wpadło. Collect all. Mamy 7600. Bez fajerwerków. Taki ten tydzień właśnie jest. Czyli 163,6. Jak sobie to wszystko ogarniemy, to mamy z tego tygodnia ile? 7. Równe 7. Najgorszy wynik w trakcie całej serii. No ale trudno, tak to jest. Sami podjęliście też decyzję w komentarzach pod pierwszym materiałem, że chcecie mieć każdy odcinek, nawet jak jest słaby, nawet jak to szczęście nie sprzyja, a ja niekoniecznie chodzę na hunty. Więc jest taki odcineczek. Jak się podobało, chociaż w sumie tutaj to za bardzo nie miało co się podobać, ale chociaż nagrałem inne materiały, albo przygotowałem się do innych materiałów, zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję i do następnego. Cześć!